Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Jestem właśnie w Brzuzie, na startowisku. Przyjechałem prosto z pracy, wykorzystać jeszcze ostatnie warunki przed weekendem, bo później już nie będę mógł latać ze względu na te sprawy moje zawodowe. Wiatr no około 7-6 metrów na sekundę porywy. Około godziny 15:15 ma delikatnie ten wiatr się osłabić. Według awiacji na 1500 praktycznie jest słaby, ale zobaczymy. Skrzydło rozłożone, czekam na Arka, miał przyjechać. Zreperowałem mu kask z łącznością i będziemy przeprowadzać próby. Jeżeli przyjedzie, nic go w firmie nie zatrzyma. Zobaczycie, jak słychać Arka. No i dobra, jestem w górze. No i Arek jednak dojechał do startowiska. Zaraz będzie startował. Elegancko teraz? Nie słyszałeś tego pisku? O, teraz był pisk. No to jeszcze damy radę, jakoś tam ogarniemy to. O, teraz było elegancko, nie wiem dlaczego, ale było świetnie. A teraz poprawiam wtyczkę, wiesz? Jak teraz? No teraz już jest mniejszy, także jak poprawiłeś wtyczkę, jest lepiej. Ja Ciebie bardzo dobrze słyszę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze i wyraźnie. Ale teraz przynajmniej Cię słychać. Ten pisk jest delikatniejszy, nie przysłania modulacji. No to teraz już można się dogadać. Przepiękny zachód słońca, niebo czerwone, bardzo ładnie to wygląda. No dzisiaj za długo nie polatamy pewnie, bo już zachód słońca. No już zaszło słoneczko, z 10 minut i będziemy siadać. Myślę, że już powoli trzeba wracać. Dokładnie, najgorzej, że coś się odzierało, będziemy skrzydła suszyć potem. Także to, wracamy Grzesiu. No wracamy. Ja Cię, Arek, nie widzę, gdzie jesteś. Po Twojej lewej. Po Twojej lewej. Może podejść pieszy do lądowania, bo ja Ciebie widzę. Dobra, widzę Cię. Dobra, ja już jestem na ziemi. Właśnie widzę i podchodzę, ale mam 15 km do przodu. No i Arek podchodzi do lądowania.